Witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. A dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, przypominam o subskrybowaniu, komentowaniu i lajkowaniu. Trochę tu wysoko. Kontynuujemy z miejsca, którym żeśmy zakończyli poprzednią część. Kto nie widział poprzedniej części, to polecam obejrzeć, co by była zachowana ciągłość. A my lecimy dalej. Tylko szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tle twoich dotychczasowych przygód? Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. No właśnie. Pięknie tu jest. Co tu mamy? Nic. Myślałem, że może jakiś skarb będzie, ale niestety nie. Czyli co, możemy zjechać tyrolką, jak rozumiem. No to lecimy! Nie zerwij się, nie zerwij się! Nie zerwie się. Nie bój żaby. Nie zerwała się. No mówiłem. Dobra, chodź! Gdzie my tu wyjdziemy? Gdzie nas gra zaprowadzi? A! Łódź jest na dole. Pan pierwszy, kapitanie. Czyli jesteśmy tutaj przy naszej łodzi. Takim skrótem magicznym. Czyli w zasadzie w punkcie wyjścia. Skarbu jak nie było, tak nie ma. Ale coś już wiemy. Czekajcie, jak tutaj... Oj, wysoko było. Wskakujemy. O, otworzyło nam się przejście. No tak, bo byśmy inaczej nie... Okay. Nie udałoby się. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. Aha. Jestem taki podjarany, że dosłownie ręce mi się trzęsą. Tak, znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać. A może jedno i drugie. A no właśnie. Chyba ma lunetę, ale wcale przez nią nie patrzy. Może to my mamy spojrzeć. Wyspa skarbów może się schować. Prawdopodobnie to my mamy właśnie przez tą lunetę spojrzeć i wtedy zobaczymy tą wyspę. Ale zobaczmy jeszcze, co jest tutaj, bo to mnie trochę intryguje. Wow, ciekawe co przeskrobał. Może w kółko śpiewał szanty? Tak, może i tak. No nie wiem, nie wiem. Największy i najmisterniej zdobiony. Ratusz, skarbiec, nie. Przyjemny koniec. Domy z pewnymi kwaterami. Budowle, kwatery, służb, pojedyncze domy. Czyli to jest to, co mieliśmy poprzednio. Ale tutaj chciałem dalej coś przesunąć. Ale chyba to nie jest... To już jest już koniec. Nic nowego nam tutaj nie doszło. No dobra. Skoro tak, tu jeszcze coś chyba się błyszczy. O, właśnie. Błyszczy się, owszem. I jest to... srebrno-drewniany kufel. Tak wygląda. Widać, że swoje lata ma, ale ładne. Ładne. No dobrze. Myślę, że tu już więcej nic nie znajdziemy, ale jeszcze zerknijmy w tą stronę. No, co jest? Tak.
w ramach przyzwoitości, skoro już tu jesteśmy. Ale raczej nie, no tutaj to nic nie będzie. Dobra, lecimy w górę. Pnij się w górę, jak to mawiano. Aha, czyli szkic tutaj mamy. No, nawet podobny. Nawet podobny. Zobaczmy, czy tutaj coś się nie kryje przypadkiem. Nie. Duży ten posąg. No, chodź. Sam. O, nie, nie. Nie, czyń honory. Nalegam, chodź. Okej. Okay. Boi się, boi się. I do góry. No dobra, kapitanie. Co my tu mamy? No właśnie. A nie mówiłem? Jest. No i? Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa. Ale czy to jest kształt czaszki? Bez czaszki. A właśnie. To jest to. Libertalia. Niezły z siebie optymista, braciszku. No ja nic nie chcę mówić, ale tylko tu się zaczyna my tu dotarliśmy. Burza więc robić. Liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Okay. Co? Mówię okej. Okay. O nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Okay. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. O kurczę. Mamy problemy. Czyżby Rafe? No a kto inny? Szlagbot. Jeszcze ta burza. No słabo to wygląda. Rozdział 13. Rozbitkowie. Ja muszę zejść z tej plaży. Ono właśnie. Sam! Sam, słyszysz mnie? Może jest gdzieś dalej. Jeszcze się błyska. No nie fajnie jest. O kurczę. Szlak. Sam, do diabła. Sam! Da się tutaj wejść, czy niekoniecznie? Oj, z trudem. Łódź rozbita. Sam jesteś tam. Więc może tędy przepłyniemy? Oj nie, znosi nas, kurczę. Damy radę? Nie. Raczej nie. Musimy się chyba wycofać, słuchajcie, tędy. Nie bardzo wiadomo, którędy tu iść. Może tędy? Yeah.
Żeby jakaś jaskinie było, żeby można było gdzieś się schronić. Ale tu nic nie widać. Tu jakieś schody, no wejdźmy tędy. Widać, że Nathan nie ma. Tędy przejdziemy. Nie ma kondycji. I już niestety jest tak zmęczony, że z ledwością idzie. O, tu jest coś, czekajcie. Dzięki Bogu, nasze zapasy. A no właśnie. Co? Oczyść. Pusto. Pusto. O kurczę. Może oznaczać, że sam to był. Albo sam, albo nam skradziono te zapasy. Z dwóch jedno. No, z drugiej strony nie mam już nic do stracenia. No więc właśnie. Poza swoim życiem. Gadam sam do siebie. Chyba zaczynam wariować. Jezu. Okej. Nic mi nie jest. No nie jest. Niech to. Wytrzymaj. Przetrwasz to. Dasz radę. No i jak tu dalej? Czy tędy da się jakoś w górę podskoczyć, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Nic, musimy tędy przejść chyba, no bo sobie... Oj! Słabo! Ach, to diabła z tym. No właśnie. Tędy. Cholera! Nic, może tutaj w prawą stronę spróbujemy? No, da radę czy nie da rady? Wskazówka. Zobaczmy. WSD. No to ja wiem o tym, że WSD, żeby do nowego chwytu, ale... A, czyli... Trzeba było się cofnąć i dopiero do przodu. No dobrze. Tylko się nie zatrzymywać, nie zatrzymywać. Trochę inne sterowanie. No nie wiem, czy to jest dobrze, żeby się nie zatrzymywać, bo w tym momencie on już nie ma siły. Spokojnie. Dobra, wyżej. Oj. No ładnie. Ale żyje.
Gdzie jesteś? Cholera. No to próbujemy. Muszę się dostać do tej posępnej góry. A no właśnie. Sam, zostań gdzie jesteś. Idę po ciebie. Doskoczy? Doskoczył. Czy mi się wydaje, czy on już jest silniejszy tutaj? Jak troszeczkę odpoczął. Coś przez moment było, ale... A, tutaj, dobra. Jak ja mam tutaj? Chyba. Tam musimy chyba wyskoczyć. No dalej, dalej. Dobra. Dobra. Jesteśmy na górze. I kolejny element. Dobrze. Super. Zobaczmy, czy tu nie ma żadnych skarbów, ale nie ma. Dobra. Teraz górą. O cholera! Oj. Oj. Trochę bym sobie stąd leciał. No leciałbyś, leciał. Którędy teraz? Nie doskoczę tam dalej. Chyba muszę zejść tu niżej, patrzcie. Tak mi się wydaje, no nie wiem. Mewa jeszcze, no. Trendy teraz? Tędy nie. Może tam skoczyć jakoś? Ale nie, też się nie da. Spróbujemy tędy. Oj. No i jesteśmy. O. Rafe. Cholera. Uważaj na siebie sam. Mam nadzieję. Nie puści. To jak my mamy dalej tutaj? Proszę, proszę! Tam na dół musimy zjechać odrobinę.
czy ja mogę jeszcze niżej się opuścić. Oj. Spróbujmy. Udało się. Tak jakby. Wow. Jakieś stare rzeczy, misy, nie misy. O. I mamy. Co tym razem? Drewniany kufel. Drewniany kufel. No zobaczmy. Tak wygląda. No dobrze, idziemy dalej. Tam musimy chyba doskoczyć. Okej. Dobra. O, tu coś jest. Zobaczmy. A, niedobrze. Trzy krzyże. Jezus Dyzma Gestas. To także żeglarski symbol wraku. Żadnej litości dla złodziei. No powiem wam, że to jakoś optymistycznie się nie zapowiada. O. Gdzie my tu możemy dalej się... Tam jak skoczymy, to chyba nie będzie to dobre rozwiązanie. Spróbujmy tutaj. Tu nic nie ma. Żeby była gdzieś jakaś belka, to byśmy doczepili sobie linę, słuchajcie. Ale nie widzę tu niczego takiego. No nic, może tam skoczymy? Udało się, dobra. Dobra. No i niestety musimy chyba... skoczyć tutaj, no zobaczmy, co to nam z tego wyjdzie. Dobra. No właśnie. Oj, woda nam się na głowę leje. Niedobrze, niedobrze. Uff. No i co? I tu już po wodzie musimy zasuwać. Zimna. Odświeżające. Zimna woda życia doda. Zobaczmy, co tu jest. No hej. Jest coś. Zbadajmy. Luneta, słuchajcie, luneta. Tak wygląda luneta. Ty widzę, ma pęknięte. To drewniane takie, nie wiem co to, ozdobnik. Czy coś przez nią widać? No niestety nie zajrzymy chyba. No fajna luneta. Luneta fajna, ale co dalej? Oj, zimna ta woda. Aż czuję tutaj. Nisko strasznie. Dobra.
Ale piękna roślinność, popatrzcie tylko. Niesamowicie to wygląda. Ale co dalej? Tędy. Próbowałeś się tam wspiąć? W tych butach? No trzymaj się, Nathan, no co ty? A to co? To już nie będzie ci potrzebne. Czekan mamy, czekan. Lewy kontrol, żeby wbić czekan, no dobra. Tak, to działa. No działa. No i udało się. Okej. Którędy teraz? Dobra. Dobra. Tutaj chyba trzeba będzie ten czekan wbić. Dobrze. Trochę gra widzę ścina. No nie. Zróbmy drugą dziurę. Masz przerąbane. No.
najgorsze w tym wszystkim, że nie mamy żadnego... Coś jest. Czyżby to już wszyscy? Ten już załatwiony, dobra. Tyle chyba. O nie, nie doskoczyłem. No i coś tu mamy. Aha, wymiana broni. Kolejny. Chyba. Thank you.
Dobra. Udało się. Ale to mamy z lunetą znowuż. Nie wiem, który wziąć, ten chyba niech zostanie. Kolejny zasobnik. Jeśli chodzi o amunicję i nie tylko. Ale wszystko mamy pełne, więc... No można było się tego spodziewać, słuchajcie, wcześniej czy później tego starcia, bo... Oj. A co tu jest tutaj? Czy nie ma jakiegoś skarbu? Nie ma. No nic. Którędy teraz? A no właśnie, którędy teraz? Tu coś mamy. A, co to? Przeczytajmy. Ktokolwiek znajdzie tę wiadomość, niech wie, że Jonathan Barnes, niegdysiejszy dowódca i fundator naszej ekspedycji, zamordował mnie i innych ludzi zaślepiony żądzą skarbu Avery'ego. Zmuszał swoich załogantów do nadludzkiego wysiłku, obiecywał im złote góry, a zsyłał na nich jedynie choroby i głód. Jednego ze swoich ludzi przywiązał do masztu i zostawił go na pewną śmierć. Wiedziałem też, jak zrzucił naszego nawigatora w przepaść za to, że ten odważył się wyrazić swoje wątpliwości. Kiedy zobaczył, że przygotowuję się do powrotu do domu, stanowczo zaprotestował. Wyciągnąłem pistolet i oznajmiłem mu, że wracam do Anglii, gdzie poinformuję cały świat o jego występkach. Gdy się odwróciłem, łajdak strzelił mi w plecy i uciekł do dżungli. Odpowiedziałem ogniem, ale nie wiem, czy kula doszła celu. Czuję, że gasnę, a moja ręka jest coraz słabsza. Ponieważ doczesnej sprawiedliwości nie stało zadość, dlatego proszę cię, pomódl się do Boga Niebieskiego za to, żeby Barnes zapłacił za swoją zdradę. Podpisano Walter Hayes, pierwszy oficer na Suffolk, 23 marca 1808 roku. Wow, pokręcona historia. No niestety. Wygląda na to, że załoga Barnesa nie miała więcej szczęścia ode mnie. A no właśnie. I słuchajcie, w tym momencie kończymy nasz obecny odcinek. Zapraszam do kolejnej rozgrywki, a tymczasem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Dzięki, trzymajcie się, cześć!